Dzień dobry. Ze studia telewizji szkolnej nadamy teraz krótki program świąteczny z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Będą to fragmenty jasełek uczniów oddziału przedszkolnego, czyli zerówek, oraz życzenia od uczniów, nauczycieli i pani dyrektor. Zapraszamy! Zapraszamy! Drodzy uczniowie, z okazji Świąt Bożego Narodzenia klasy 8 życzą powodzenia w nauce oraz świetlanego nowego roku. Cicha noc, święta noc, jakiż tobie dzisiaj cud, w Betlejem dziecina święta wznosi w górę swe roczęta, błogosławi lud. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia życzy Anastazja Kubatyn z 5a. Drogie koleżanki i koledzy, chciałabym wam życzyć dużo uśmiechów i błogosławieństwa Pana Boga. Niech Bóg wam zawsze błogosławi. Niech w waszych domach było dużo uśmiechów i radości. Wszystkiego najlepszego z okazji Bożego Narodzenia, zdrówka, szczęścia, pomyślności życzę klasa 7b. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzę pracownikom naszej szkoły, aby nie tracili wiary, miłości i nadziei i aby nowonarodzony Jezus prowadził ich przez życie. Wszystkiego najlepszego życzę klasa 8c. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę 6a. Wesołego Rodzicielstwa i wszystkiego najkraszego. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim miło spędzonego czasu z rodziną. Niech nowonarodzony Jezus błogosławi waszym rodzinom. Żyjcie w zgodzie i miłości. Wszystkiego najlepszego z okazji Bożego Narodzenia. Życzymy zdrowych, szczęśliwych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, całej dyrekcji oraz społeczności szkolnej. Oraz szczęśliwego nowego roku 2023 i życzymy też udanego Sylwestra. No i do widzenia. Życzymy wszystkim naszym czytelnikom i ich rodzinom wspaniałych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego roku 2023. I mamy nadzieję, że wśród świątecznych atrakcji znajdziecie czas na spotkanie z książką. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia, ciepłych w sercu, mroźnych na zewnątrz, rodzinnych i tych wymarzonych, spełnienia marzeń i szczęśliwego nowego roku! Witamy serdecznie i chcemy z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzyć wszystkiego najlepszego, przede wszystkim dużo pokoju serca i wiary w to właśnie, że ten malutki Bóg, który się rodzi, żeby był w każdym z naszych serc. Co chłopaki możemy powiedzieć kolegom, koleżankom? Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Dużo szczęścia, pomyślności. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim czytelnikom wesołych świąt i dobrego nowego roku 2023. Siedli, 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 boćka, przyleciała lasiwoćka, stała sobie szczebytaty, gospodaria wyklikaty, wyjdy, wyjdy, gospodariu, подивися на кошару, там овечки покотились, а як норчі народились. Всього найкращого, здоров'я, щастя, солодощів 2023 року. Слава Україні! Героям слава! В імені малого самоврядного школьного życzymy вам здоров'я, щастя і щастя в новому році. W tym czasie właśnie pięknym, ale trochę chorowitym życzę wszystkim zdrowia, szczęścia, zapomnienia od codziennych obowiązków szkolnych, ale pamiętajcie o nas, o samorządzie szkolnym. Niech magia wigilijnego wieczoru sprawi, abyście przez cały rok cieszyli się szczęściem, a wiara nigdy nie pozwoliłaby wam tracić nadziei.
Dzień dobry. Miło Panią widzieć po długim czasie nieobecności. Ten rok był bardzo trudny, ale zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Czy chciałaby Pani może coś przekazać pracownikom, uczniom i tej szkoły i rodzicom tej szkoły? Oczywiście. Bardzo się cieszę, że zdążyłam wrócić jeszcze z Wami spotkać się w ten ostatni dzień przed pójściem na ferie świąteczne. Rzeczywiście zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Chciałabym powiedzieć, że to jest czas magiczny. Wtedy życzymy sobie wszystkiego, co jest najpiękniejsze i najważniejsze. I ja wszystkim uczniom, kiedy dziś składałam życzenia, to szczególnie tym młodszym, życzyłam jednego. Żeby Mikołaj sprawił, że jednego dnia świąt na 2 godziny wyłączymy wszystkie telefony, smartfony, komputery, tablety i wszystkie gry. I 2 godziny spędzimy razem z naszymi najbliższymi. Popatrzymy na siebie i pomyślimy sobie, co nas łączy, co jest dla nas ważne, co chcielibyśmy, żeby w naszym życiu w następnym roku się wydarzyło i w czym powinniśmy się nawzajem wspierać. Rodzice Was, a Wy rodziców. I życzę Wam, żeby Mikołaj Wam te 2 godziny czasu wspólnego z rodziną przyniósł, bo nie ma nic ważniejszego niż dzielenie się miłością, wsparciem, dobrocią z naszymi najbliższymi. A tak zawodowo to życzę nam optymizmu, mimo że nie jest łatwo. Życzę nam, żebyśmy się czuli spełnieni i dobrze wynagradzani. Uczniowie spełnieni i dobrze wynagradzani ocenami za swoją pracę, a nauczyciele, to jest ich praca, więc dobrze wynagradzani finansowo. I żeby ten czas przyniósł nam nadzieję, spokój i spełnienie marzeń. Życzę tego Wam, nauczycielom, pracownikom administracji obsługi i całym Waszym rodzinom, bo to w rodzinie jest siła, w przyjaźni i w miłości. Dziękuję wszystkim, którzy nie bali się kamery i złożyli życzenia. Od siebie mogę tylko dodać zachętę, zwłaszcza z tego miejsca, żebyście śpiewali kolędy, żebyśmy śpiewali kolędy w domu, przy stole, przy choince, w kuchni, pokoju, w dużym i małym salonie, żebyśmy też śpiewali kolędy w kościele. Nie inaczej. I to wszystko w naszej świątecznej audycji. Rodziców i przyjaciół zachęcamy do subskrybowania naszego kanału youtube.com/SP218Warszawa. I nieustannego wspierania koła dziennikarskiego. Do widzenia, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku 2023.